Witam w kanale Spark Futsal TV. Moim gościem jest pan Dariusz Szajkman. Witam pana. Jak ocenia pan dzisiejszy mecz? Dzisiejszy mecz z pozycji wyniku mogę ocenić pozytywnie, aczkolwiek jeszcze przed nami dużo pracy. Młodzieżowa Liga Futsalu to nowość w tym regionie. Co pan sądzi o tym pomyśle? Rewelacyjnie. Bardzo się cieszę. Co miało wpływ, że dzisiaj taki wynik, a nie inny? Co miało wpływ? No chłopcy troszeczkę się postarali, parę akcji było bardzo ładnie przeprowadzonych, w dobrym tempie, no i zaskoczyliśmy przeciwnika troszeczkę. Myślę, że wynik sprawiedliwy. Jakie cele stawia pan przed tą drużyną w tej lidze? To przede wszystkim są chłopcy, którzy potrzebują bardzo dużo nauki, grania i obycia z halą, z przeciwnikiem. W kontakcie jeden na jeden i to z punktu widzenia szkoleniowego jest bardzo mi potrzebne, także tylko nauka i nauka. W następnej kolejce pana drużyna gra ze Sparem Łańcuch. Co pan sądzi o tym przeciwniku? Mogę tylko domniemywać, bo nie widziałem ich na żywo, że tak powiem, w meczu, także mogę tylko wyobrazić sobie, że pewnie bardzo dobrze grałem w piłkę. Dobrze, w takim razie dziękuję panu bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Witam w kanale Spar Łańcuch TV. Moim gościem jest Mirek Dudzik. Witaj, jesteś zadowolony ze swojej postawy na meczu? Witam. W pierwszej połowie myślę, że mogę być zadowolony, aczkolwiek w drugiej nie podobało mi się to, co prezentowałem. A dlaczego? Ponieważ nie mogłem przyjąć piłki i odskakiwała mi. Rozumiem. A czym przeciwnik cię zaskoczył? Najbardziej zaskoczyła mnie dziewczyna, która grała najlepiej spośród wszystkich i ciągle mnie odpychała. To mnie zaskoczyło. Kogo najbardziej obawiacie się w tej lidze? Obawiamy się następnego przeciwnika, czyli Spar Łańcuch. Tak. Twój idol w piłce nożnej? Bartek Łuksik. A kogo chciałbyś pozdrowić? Mamę, tatę i Kosinę. Dziękuję ci.